Jako matka dwóch córeczek zrobiłabym wszystko, by je chronić. Przeszłabym tysiące kilometrów, żeby znaleźć dla nich lepszy los. I dlatego rozumiem te matki, które to robią. Ale nie rozumiem, jak mogą być wydawane przepisy, by płaczące dzieci i ich mamy, ich rodzice wpychać do autobusu, a potem wyrzucać gdzieś na pole pod strzelby białoruskich pograniczników. Mam takie pytanie, gdzie są te dzieci? Gdzie są te matki? Gdzie są te rodziny? Dziękuję. Pan poseł.